I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a... Hej, hej, witam serdecznie. Z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Shadow of the Tomb Raider. Potańczymy sobie trochę tutaj. Muzyczka napierdziela. Jest tutaj, o. Tańczymy i... Pokręcimy się trochę. Dobra. Fajny taniec, ale ja już niestety muszę lecieć, chłopaki. A muszę lecieć dokładnie w tą stronę. Lecimy, tym razem misja główna. Zobaczymy, o co tam chodzi. Yolo! I wbijamy się bezpośrednio. Bez większego problemu w tym przebraniu. Zwolnimy trochę. Zalecam ostrożność. Rozbiliśmy powstanie, lecz oni wciąż tu są. W pojedynkę jesteś celem. Dam sobie radę z każdym napotkanym buntownikiem. Dobrze powiedziane. Nie mają z nami szans. Ale fakt, że walczyli jak demony. Walczył o swoje przetrwanie. Nie podobają mi się ci, kurde, najemnicy. No to typowo widać, że to są najemnicy. Ale ich tu... już padło. Więcej rebeliantów niż wyznawców. No właśnie. Kurde. Niedobrze. Tutaj od razu będę zwiedzał na bieżąco. Widzę, że biegać nie mogę. Ale jakieś tutaj skarbeczki. Ta wiązka trzcin z liną i kamieniem służy jako kalendarz. Zwykle odzwierciedla okres 52 lat. Co? 52 lata? Jak tutaj? Nie wiem, ale ciekawe. No. Przesunąłbyś się, kurde. Dobra, nic tu widzę, nie ma. Nic ciekawego. Oj, kilku złapali, widzę. Niedobrze, niedobrze. A skąd ich się tu tyle wzięło? Jeszcze go dobił, co za łeb. Biedni buntownicy. Opisuje coś, co jest blisko. O. Stoją do siebie plecami, dwaj towarzysze broni. Leżę u stóp tego, który strzeże zacienionego węża. Zacienionego węża. Jest tu coś takiego? No nie, nie widzę. Dobra. No ewidentnie muszę iść tutaj. Czekajcie, tu coś jest. Zacienionego węża, czyli może być tutaj. O, jest ognicho. Dobra. Ale to nie ten. Może to jakieś inne miejsce. Cholera. Ziewa mi się, przepraszam was. To zmęczenie. Wytrzeszczone oczy, kły, to Tlaloc, aztecki bóg deszczu i burz. Przy łagodniejszym usposobieniu jest również bogiem wody i płodności, dającym życie i pożywienie. Ale z drugiej strony jest też odpowiedzialny za pioruny, grat i inne niszczycielskie aspekty wody, w tym erozję, co wiąże się z jaskiniami, sadzawkami i źródełkami. Co dziwne, mieszka we wnętrzu góry. Jego ptakiem jest żuraw, ale jest też kojarzony z takimi zwierzętami jak ślimaki, żaby i inne płazy. No, czyli wszystko, co żyje w wodzie, tak? Myślisz, że będzie więcej tych... powstań?
Dzień targowy nie może się przez to normalnie odbywać. Jestem pewna, że wkrótce dojdzie do rozwiązania konfliktu. Cóż, mam nadzieję. Jakby pierdolę o tego. Kukulkana. Z jego kurde stanowiska. Tutaj nic. Czy on mnie może rozpoznać? To mi się przyda. Czekajcie. A dobra, no tu są dwa takie. No faktycznie. Ale gdzie ja... Gdzie ma niby tego węża, ty? Nie wiem, ja tu żadnego węża nie widziałem, ale dobra. O, jest. Laro, wyglądasz jak prawdziwy członek wężowej gwardii. Znam hasło, którego używają w więzieniu, w którym trzymają moją matkę. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Zrozumiałam. Wydostaniemy ją, Ecli. Jeszcze jedno. Hakan został złapany. Potrzebujemy wszystkich naszych ludzi, żeby walczyć, no i jest ojcem mojej przyjaciółki Kajary. Jeśli złożą go w ofierze... Zrozumiałam. Dobra, czyli najpierw musimy uratować... Zlecenie, tak? O, ja pierdolę, no następny kawałek mapy nam się odsłonił. Co my tu mamy? Przede wszystkim tutaj pozbierać co mogę na razie. Ty tam, dziewczyno, odsuń się od tych drzwi. Twój ojciec jest rebeliantem i zginie za to, co zrobił. Tato! Cholera. To na pewno Kajara, dziewczynka, o której wspominał Ecli. Czy w tej celi jest Hakan? Muszę znaleźć sposób, żeby go wyciągnąć. Może ci rebelianci odpuszczą, kiedy zobaczą, co ich czeka, jeśli zostaną złapani. Ta mała dziewczynka zostanie dzisiaj osierocona. Ale może ta egzekucja będzie wystarczającą przestrogą? Ci rebelianci zagrażają harmonii w Paititi. Niektórzy uważają, że życie w harmonii możliwe jest tylko w górnym mieście. Z całym szacunkiem, Ahau, ale nie wybrałem tego życia. Było podarunkiem od bogów. Każde życie jest darem. Przepraszam, Ahau. Proszę, nie rób mi krzywdy. Chciałam tylko pożegnać się z ojcem. Nie zrobię ci krzywdy, Kajaro. Jestem po stronie rebeliantów. Skąd znasz moje imię? Twój przyjaciel Ecli powiedział mi, żebym ci pomogła. On naprawdę? Tak. To może opowiesz mi, co się stało. No właśnie. Mój ojciec uważa, że Kukulkan odpowiada za śmierć matki. Powiedziałam, że nic nie przywróci jej życia, ale nie słuchał. Próbował zabić Kukulkana, a teraz zginie i zostanę sama. O kurde. No już, już. Będzie dobrze, malutka. Może jakoś wam pomogę. Naprawdę? Na placu są inni rebelianci. Oni też chcą pomóc, ale za bardzo się boją. Może ich przekonasz? Zrobię, co w mojej mocy, Kajaro. Obiecuję. Nie pozwolę, żeby odebrali ci ojca. Dzięki, Ahau. A przynajmniej się postaram. Mów mi, Lara. No, Ahau to chyba bardziej oficjalnie tak jest, nie? Dobra, co my możemy tu zrobić? Możemy pogadać nie z tym. Się. Jestem po stronie Unuratu. Próbuję uwolnić więźnia i potrzebuję twojej pomocy. Oczywiście, ale straż nas zabije, jeśli zbyt się zbliżymy. Zrobię swoje, jak się nimi zajmiesz. Okej. Chcę uwolnić tego człowieka. Z całym szacunkiem, Ahau, ale on ma być stracony na rozkaz Kukulkana. Sugeruję opuszczenie placu dla twojego bezpieczeństwa. Okej. Czyli oni tak łatwo nie odpuszczą, nie? A ty? Pomożesz? Nie pomożesz? Chcę uwolnić więźnia, ale nie mogę zrobić tego sama. Musisz być tą Ishiki, o której mówiła Unuratu. Jak będzie bezpiecznie, pomogę ci z drzwiami. Okej. Co ja mogę zrobić? Bo widzę, że tam mam jednego klienta. Z tobą mogę pogadać? Ale... Nie jesteś zaniepokojona? Zaniepokojona?
Czym? Kukulkan zabiera ostatnio tylu ludzi, by złożyć ich w ofierze. Nie tylko rebeliantów. Cóż... Uważasz, że za dużo tu śmierci? Wiem, czym trzeba zapłacić bogom, żeby słońce nie umarło, ale... Nie przejmuj się. Ta fala śmierci niedługo się skończy. Zaufaj mi. No właśnie, sami my ją tutaj pokonamy, tylko tutaj widziałem jeszcze tego. O. Muzyku, uracz nas dźwiękami swoich instrumentów. Aha, szykujemy egzekucję. Wiesz, że to w tym momencie zakazane. Okej. Okay. Czyli ten mi nie pomoże. A ten? Bądź zdrowa, Achał. Podobają ci się egzekucje? Egzekucje? Oczywiście, ale na razie musisz wstrzymać modły. Co? Dlaczego pomocnik zadał wróg? Musi być jakiś powód. Zachowaj czujność. Co teraz? A ty? Czy możesz zagrać dla wysłanniczki bogów? Będziemy zaszczyceni. Teraz tak? Okej. Okay. Jeszcze muzyka? Będzie ta egzekucja czy nie? Przestań. Dopilnujmy, by nie było problemów. Dobra, ja to się tak wbijam na... Na pewno nielegalu. Ciężkie. Muszę znaleźć kogoś do pomocy. No dobra, ale co oni, kurwa? Teraz jest bezpiecznie. Pomóż mi otworzyć drzwi. Tak, musimy ruszać. A ty? A to nie, to wystarczyło jeden. No. Ach, za ciężkie. Muszę znaleźć kogoś do pomocy. To nie zadziała. Trzeba przytrzymać obie dźwignie, jeśli mam dostać się do środka. Potrzebuję pomocy. W porządku, chodź tu. Musimy działać, szybko. No właśnie, szybko, właśnie. Chodźcie i ciągnijcie. A ja się wpierdolę do tej celi. Ci się tam zajęli. Czego chcesz, kapłanko? Nie przejmuj się, jestem z tobą. Nie mam przyjaciół, którzy wyglądają jak ty. Zaufaj mi. Jestem po twojej stronie. Twoja córka na ciebie czeka. Możesz iść? Tato! Kajaro! Cholera! Kajaro, leć! Poszukaj bezpiecznego miejsca. Znajdę cię! Okej. Okay. Jakoś nas stąd wydostanę. Już sobie przypomniałem. Jesteś tą przybyszką, którą widziałem z ponurami w domu. Oś, kurwa, przerwałem nową rozmowę. Ale to nic. Tędy. Trzymaj się blisko. To są stare koszary. Tędy. Kajaro, już idę. O. Szybko zasuwa. Wyjście zablokowane. Razem możemy przesunąć ten głaz. No i dobra, starczy, nie? Dziękuję za wskazanie mi drogi. Pomogłeś mi. Nie w tym. Mówię o drodze do tego, co ważne. Do córki. Proszę, ten nóż należał do mojej żony. Miałem nim zabić Kukulkana. Teraz mi niepotrzebny. A, nowy sprzęt. Zajebiście. Dobrze wykonany nóż. Gdzie masz tą swoją kajarę? Cię nigdy nie zobaczy, tato. Tak mi przykro, moje dziecko. Niech nacieszy tobą oczy. Obiecuję, że już nigdy cię nie zostawię. Chodź, wracajmy do domu. No i nie wychylaj się, żeby cię czasem nie zgarnęli znowu. Dziękuję. Tak pięknie. No i dobra, mamy to. Mamy jedną z głowy. Teraz co? Co ja mogę zrobić tutaj ciekawego? Mam jakieś złoto, nie chcę tam. Chociaż ostatnio, kurde, zabrakło mi trochę tego złota, nie? Żeby sobie kupić tam ulepszenie. A to? Drewniany karabin. Drewniany jest niemal idealną repliką współczesnego karabinu. Rzemieślnik, który ją wykonał, musiał mieć doskonałą pamięć albo coś na wzór. Może broń ukradzioną trójcy? No właśnie. Pewnie tak będzie.
Broń ukradziona w Trójcy. Gdzie ja mogę iść? Ja mogę iść, co ja mogę zrobić? O, tu, tam jest jakieś wejście, widziałem. A tu? O, ale skrzynia. Ojejejo. Złoto. Czego szukasz? Cześć. Czym ci mogę służyć, Laron? A to znowu ta. Karabin. Nie masz nic ciekawego, powiem ci szczerze. Co mogę ci sprzedać? Mogę ci sprzedać to złoto całe. Dobry interes. To ci sprzedam całe. To nie. Dobra, nic więcej ci nie sprzedaję, bo ty nie masz. Jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze. Nie masz nic specjalnego dla mnie. Teraz pytanie, gdzie ja mam iść? Czekajcie, tu mam tę skórę. Dobra, tej skóry jest od chuga. Czy to, czy coś się dzieje? No nie, raczej nie. Ja muszę wejść tam, ale kusi mnie, żeby się tutaj udać. A dokładniej mówiąc tutaj. Do tego wejścia. Jolo. Mieszkańcy Paititi, którzy napisali ten tekst, wierzyli, że pod miastem żyje coś o nazwie Jaasil. Według tego zapisu stworzenia te mają największą moc w czasie zjawisk astrologicznych, co pokrywa się z legendami, ale także atakują i pożerają ludzi, o czym legendy zwykle milczą. Z opisu wynika, że Jaasil to stworzenie tego samego rodzaju, co napotkane w Kugłakiaku. Co? Ciekawe. Aktualizacja mapki. O ja pierdolę, zobaczcie, że tego jest. No ale dobra, tak jak mówię. Ja sobie tutaj większość będę robił poza odcinkiem już. Kiedyś ile dam radę? Ogień dymi, szukaj swojego lustra. Dość zagadkowe. Ciekawe, co to ma znaczyć. No, ciekawe właśnie. Lustra już robiliśmy. Dosyć ciekawa była ten... No, misja, a raczej... Grobowiec związany właśnie z lustrami. Dobra, lecimy z tą misją główną, bo mieliśmy misję główną robić. Tylko wywyższeni i wiedzący wejdą na świętą ziemię. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Możesz o. wejść. Okej. To było dosyć proste. Nic tu nie widzę, nic tu nie ma. Jak długo jeszcze zamierzasz ciągnąć tę komedię z rebelią? Dopóki nie zwyciężymy i nie przestaniesz być zagrożeniem. I mówisz mi to prosto w twarz? Amaru, pamiętaj, kim jesteś. Jestem przecież jednym z was. Tak. To dlatego mnie aresztowałeś? Gdyby mój brat nadal żył, niech spoczywa. Tak, powiedziałby, że ta gadka to jest strata czasu. Wracaj do domu. Jestem w domu. To właśnie jest mój dom. Unuratu, pogrąż się w marzeniach. Jak rozkwitnęłoby Paititi, gdy słońce wzejdzie nad światem, któremu nic nie grozi. A ty nie jesteś zagrożeniem? Utworzyć świat na nowo? Wszyscy tworzą przeznaczenie. Razem, tacy jacy jesteśmy. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, zrobiłem dla Paititi. Wszystko! Kiedy było podzielone, zjednoczyłem je. Jestem tu jedyną osobą, która dostrzega prawdziwe zagrożenie. Pojawiasz się i znikasz. Jakby życie tutaj było tylko opcją. Tak.
żyłem w świecie zewnętrznym i widziałem, co nas tam czeka. Każdy dzień nas do tego zbliża. Paititi nie da rady przetrwać jego inwazji. Wszystko, czym jesteśmy, będzie nam odebrane i zniszczone. Więc powinniśmy walczyć z tym razem. Zgodnie z życzeniem naszego ludu. Odtwarzając słońce? To tylko zapewni Paititi bezpieczeństwo na krótko. Ale nigdy nie uchroni go przed odkryciem, inwazją. Naszym losem będzie wówczas zagłada. Nie! Nie, my musimy być odważni i stanowczy. Przyłącz się. W tym świecie potrzebuję twojej mądrości i uporu. Nad światem rządzonym przez sektę Kukulkana? Czy raczej Trójce? Jeśli chcesz władzy, otrzymasz ją. Więc mi pomóż, zadbaj o bezpieczeństwo Paititi. Potem będziesz mogła rządzić nim według swojego uznania. Ja ci oddam tron. Zrobię to. Nie. Odszukam te skrzynie i odtworzę słońce. Niech jego światło cię osądzi. Dlaczego masz o mnie takie złe zdanie? No kurwa, tylu ludzi, co się już pozabijał. Znowu do celi. Możesz mnie znów zamknąć, ale nigdy nie zdradzę naszego ludu. Nie. Po prostu ich zawiedziesz. Skrzynia zniknęła. Misjonarz Andres Lopez ukradł ją 400 lat temu. On o tym wiedział? Po prostu zmarnowałaś życie, szukając w złym miejscu. Jak on o tym wie? Skąd on o tym wiedział? Dobra, tempo jest tam. Ona poszła tam. Czyli my musimy iść sobie na prawo, uwolnić naszą koleżankę. A tymczasem ja sobie tutaj poszukam jakichś skarbów. A jest tego tutaj od duma. Kukulkan proponuje mi wstąpienie w szeregi kapłanów. Panteon mieszkańców Paititi to mieszanina kilku kultur. Muszę poznać ich rytuały i wierzenia i dowiedzieć się, jak możemy wykorzystać ich bogów przeciwko nim. Ci z drugiego brzegu są chytrzy i inteligentni. Nie wątpię, że miasto wkrótce zjednoczy się pod władzą Kukulkana. Okej. Czyli tutaj takie proste informacje. Jak na razie nic specjalnego. Tam jakieś... Tu coś mamy. Aby nie zaburzyć i tak delikatnej równowagi, wszyscy członkowie Trójcy mają przestrzegać następujących przepisów. Ograniczyć wyjścia do miasta. Jeśli nie da się uniknąć wyjścia z ośrodka, zawsze mieć na sobie strój sekty. Nie nosić współczesnej broni, kiedy to możliwe, unikać bezpośredniego kontaktu z miejscową ludnością. No tak, żeby was kurwa nie rozpoznali, tylko, nie? Dobra, co my tu mamy dalej? By zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się zarazy w Paititi, Chika niniejszym czasowo zakazuje wszystkim mieszkańcom opuszczania miasta. Wszystkie osoby znajdujące się obecnie poza granicami miasta mają zakaz wstępu. Paititi wciąż dochodzi do siebie po ostatniej epidemii i wszelkie nowe ogniska zarazy mogłyby zakłócić i tak niepewną równowagę. Z rozkazu sekty Kukulkana. Czyli takie, wiecie, proste, nie? Czarno-żółty pas na twarzy wskazuje, że jest to Tezcatlipoca, bardzo ważny bóg w wierzeniach Azteków. Spróbuję przypomnieć sobie wszystko, z czym był kojarzony.
Jaguary, huragany, nocne wiatry, nocne niebo, ziemia, północ, czary, piękno, kuszenie, przywództwo, wojna, spór, ogólnie konflikty międzyludzkie i oczywiście obsydian i wróżenie. Zamiast prawej stopy często ma kawałek odbijającego światło obsydianu, którego Aztekowie używali jako luster, a lustrami posługiwali się w szamańskich rytuałach i przy przepowiadaniu przyszłości. Tezcatlipoca dosłownie znaczy dymiące zwierciadło. Ciekawe. Coraz ciekawsze tutaj te opowieści są. Dobra, ale widzę, że jakaś notatka znowu. Pierwsi przyszli miejscy kapłani, albo raczej szamani, jeśli rozróżniamy pogan i tych, którzy działają w świetle Pana. Pierwsi słuchali, pierwsi usłyszeli o stanie zewnętrznego świata. Kilku z nich poczuło się wówczas kompletnie oszukanych i poprosiło o ochrzczenie. Rozumowali zresztą słusznie, że błędnie pokładali wiarę i zaufanie w tradycyjnych bóstwach tych krain. Jak powiedział jeden z nich, jeśli wasz Bóg przywiódł was tu, na drugi koniec świata, to musi być najpotężniejszy, a tylko głupiec nie chyliłby czoła przed taką istotą. Nauczymy tych szamanów angielskiego, a oni będą uczyć mieszkańców Paititi. Ta jasne. No pewnie stąd... ten, jak on ma... Kukulkan się tego wszystkiego nauczył. Co my tu mamy? Kolejny jakiś dokument? Cienie ciągną się długie i ciemne. Góra czarna jak noc pogrąża się w żałobie, gdy obcy, bladzi mężowie kończą krótkie, lecz niezmiernie produktywne życie Kajui Kapaka, którego pragnienie wielkości przypięło mu to miasto do ramion i pociągnęło je w górę, który o nic nie prosił poza tym, żeby Inti ogrzewał mu czoło przy pracy, w potokach, na polach czy w cegielniach. Kajuja Kapak zawarł umowę z obcymi mężczyznami, oddał swe życie, byśmy zachowali swoje, na wolności, ale pod władzą mężów z odległych krain. Okej. Tak, kolejny dokumencik. Kurde, ale tego jest tutaj. Kolejna grupa dzieci jest w drodze do Kan. Płyną parostatkiem. Z 10, które wysłałem, miej proszę oko na Amaru. Jest najbardziej obiecujący. Często jednak popada w posępność i skarży się, że tęskni za bratem. Sugeruje przygotowanie dla niego specjalnego planu nauczania, żeby był zbyt zajęty, by tęsknić za domem. Okej. Czyli to prawdopodobnie było... nie wiem kogo, ale cierpię ten... jak on ma? To jest ktoś go wysłał gdzieś do Bóg innego kraju, nie? Władca azteckiego nieba, zwanego Tollanem. Był dosłownie samym słońcem, a dokładnie piątym słońcem panującym w piątym okresie po śmierci czterech poprzednich słońc. Aztekowie wierzyli, że muszą regularnie składać mu ofiary, bo inaczej nie zechce przesuwać się po niebie. Był silnie kojarzony z orłami, co specjalnie nie dziwi i często przedstawiano go z ich piórami oraz bronią w rodzaju strzał, i tarcz, bądź instrumentami przeznaczonymi do składania ofiar z ludzi. Jakie to pojebane jest. No, Lara, złaź na dół. O, właśnie. Tak myślałem, że coś tutaj znajdę jeszcze. Co tu mamy? Żona Inti, córka Wirakoczy i matka założycieli Imperium Inków. Zapewne to kolejny artefakt wymuszony od mieszkańców Paititi przez sektę. Pewnie i tak. Zobaczmy. Czy ja coś znajdę jeszcze z drugiej strony? Czy mogę już się wbijać? O, jest coś. Świeci się. Najdźka. I dobra, i co? Wbijamy się na górę. Lecimy po... On wylazł tutaj, przeszedł, a my musimy iść tam bodajże. No jest ta skrzynia. I miejsce, gdzie Kukulkan składa ten cały sztylet. Dobra, my lecimy Jonah, sobie tędy. Wiem, gdzie ona jest. Wchodzę. Dobra, już idziemy. Wcześniej wstrząs?
Tak, byłam wtedy w cenotę. To był wstrząs wstępny. Zbliża się trzęsienie ziemi. Musimy się śpieszyć. Tak, po uwolnieniu Unratu wszyscy ruszymy szukać skrzyni. O kurde. Dobra. Powiem wam tak. Kolejna misja szykuje się intrygująca, więc tutaj sobie zakończymy odcineczek. I ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, jeśli się podobało. Do następnego odcineczka. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.